Witajcie drodzy widzowie Ryko 265, zapraszam was na mecz Zagłębie Lubin kontra Górnik Zabrze, sobie zagramy Górnik Zabrze. Oczywiście padł mi powerbank w fotelu LED-owym, więc nie będzie fotelu LED-owego. Może go podładujemy, my podładujemy i będzie. Zaraz podładuję powerbanka. LEDy są ustawione wokoło. Dobra, zmieniają się, dobra, fotel może być nie LEDowany, więc dobra. Rozklikam graj. Uruchamiam. Muszę wyrzucić wodę. Że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Maskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Zespół Zagłębia Lubin zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. Oto podstawowa jedenastka Zagłębia Lubin na ten mecz. Mamy tu do czynienia z klasycznym 1-4-4-2, z tym, że jeden napastnik jest nieco cofnięty. Tak, i stanowi taki łącznik między napadem i pomocą. Ten wyżej ustawiony ma za zadanie rozpychać się łokciami i wsuwać defensywę, a ten drugi biega w linii obrony i nie daje się łapać pułapkę offside'ową. Tak prezentuje się pierwsza jedna Górnika Zabrze. Widać, że zmierzają atakować, prawda? Wszystko na to wskazuje, bo ustawienie 1-3-4-3 nie bardzo nadaje się do tego, żeby stawiać zasieki przed własną bramką. Daje jednak możliwość osaczenia rywala na jego połowie, szybkiego podejścia do obrońców, a do tego pozwala atakować zarówno środkiem, jak i skrzydłami. W każdym razie możemy chyba spodziewać się falowych ataków i dużej intensywności w grze. Odważna i co najważniejsze, skuteczna gra w obronie. Poradził sobie, minął sobie. Trafił. I uderzył. No i mam. Thank you.
rzut rożny. Daleko dogrywa w pole karne. Poszła do niego. Odbita piłka, nie ma bramki. Bez trudu teraz obroni. No i teraz nie wiem, że wraca krótko fajnie. No i właśnie chodziło, żeby się zachęca krótko. Olbi. Bał się na akcję indywidualną. I zatrzymał. Przepraszam. Robocop czy co? Centra karne. I stanął na linii strzału. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Jest presją. Doskok do rywala i po akcji. Jest linią obrony, uwaga! Może im dać prowadzenie! Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka? Yes, udał. Dzisiaj górnik dobrze. Zagłębiam polubili na to, co zagrywa. Prawda grywka jest następująca. Dzisiaj prowadzą sam jeden po zera. To spotkanie zaraz wrzucę. Będzie dzisiaj źle. Jeśli wrzucę. Jutro będzie mecz Cadixu z Realem Madryt. Pojutrze będzie mecz Ekaot Praklas 28 kolejki Legia. Także mamy Legia kontrolę. Zapierdzień w taku z osiemy. Spotkali z Kotrara Madryt. Jak
spotkanie. Wracamy na kanał, to spotkanie. Dobrze, teraz mija rywala. Napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. No i przejmie teraz piłkę. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu tworzyć zagrożenie. Przemieszczę się bliżej środka. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie zrobiliśmy sędzieję. Może dobrze dobrać, pokazuje się na pozycję. I to tyle z tej akcji. Jak nie pozwala piłkę dotrzeć do adresata. Okazja! Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. A gdy piłka trafiła do tyłu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. No to mamy dwa kostka. Już niedługo na przerwę. Wszyscy wyraźnie tutaj prowadzą. Dwie bramki tak dowodzą, że przygotowane były dobre gry, ale niczym ich nie zakończy. Oczywiście to tylko pierwsza połowa. Jeszcze wszystko można zmienić, ale jeśli zachowają dyscyplinę, to bez problemu utrzymają korzystny rezultat. Może to dobrze dobrać do tyłu. Jest próba strzału. O, naprawdę, dobra obrona. Kibice zrywają się z niej, to wierzą, że po tym trzeba strat. Nie wiem, czy to na razie.
Dawaj, no panie, no dobra. Ile już można czekać, panie? Gry mają teraz krótko, bez dośrodkowania. Ja przyjął podanie. Trzeba było się pewnie wykazać, bo to nie mógł sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewnie rzucenie się do boku i nie. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Wiedziałem. Udało się odzyskać piłkę po walce. Kibicek z konstrału. To musi być bramka. Interwencja, brawo. Że też tego nie strzelił. Wycofał sobie pozycję. Doszedł do świetnej sytuacji. Zostało tylko sfinalizować akcję. Zagrał w najważniejszym momencie. Tak to niestety bywa. No, ale sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Cyk. Wander Puk. I na razie chyba tyle. Ja mam jeszcze tutaj patrzę, żeby pomóc. Rosak. Puśćmy raz. Dobra, Rosaka wpuśćmy naprzód. Na obronę. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. W połowie. Ja ją rozegrać. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór.
Teraz otwiera się szansa na kontratak. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. Dobra interwencja, niewielką próbę ataku. Nie do wiary! Nie mają litości! Powiększają teraz przewagę do 4 goli. No niestety, i trzeba zmienić. No super, naprawdę dobrze. Opcje zmiany, bo w przeciwnym razie byłoby źle. Niestety, kocka. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić, dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. Będziemy mieli teraz zmianę w sabrzańskiej drużynie. I po tej bramce jest
4-0. Jarosław Jan. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbierka. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to zagrać. Pewna interwencja w obronie. Panie, to jest ręczna piłka, tylko nożna. Pewnie, zawsze miał zadanie. Spotkania. Co wykonuje? Reszta drużyny na ciągle ze wsparciem. Prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Mogą teraz szybko znaleźć
znaleźć się pod przeciwną bramką. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Ale ta akcja nie będzie miała dalszego punktu. Hey.